Czas zacząć główny temat, na którym będziemy się dzisiaj skupiać. Pozwolę przełączyć się do Revita i już wyświetlam na ekranie to, o czym dzisiaj będę mówił. Mamy plik, który został zapisany tydzień, 2 tygodnie temu. To jest dokładnie ta forma, nic w środku się nie zmieniło. Więc od razu pozwolę sobie przejść na widok site, czyli widok terenu z tymi najszerszymi, można powiedzieć, ustawieniami, jeżeli chodzi o zakres widoku. Ta górna granica jest praktycznie tutaj nieograniczona. No i zwróćcie uwagę, że od razu mamy bardzo daleko od siebie ustawione te punkty, początki układów współrzędnych, zarówno naszego pliku, na którym pracujemy, czyli tego pliku zbiorczego, jak i linku podpiętego. Tutaj ten trójkąt na dole to jest trójkąt, czyli ten punkt pomiarowy z pliku podpiętego, z linku branżowego. To powoduje pewne komplikacje podczas pracy, ponieważ narzędzie ZF, czyli Zoom to Fit, dopasuj do ekranu, nie będzie działało. Kolejna rzecz, no dotyczy to dokładności snapowania podczas tworzenia czegokolwiek w tym projekcie, więc musimy sobie tak poradzić z tym układem współrzędnych również w linku, żeby wszystko było blisko siebie. I to jest bardzo ważna rzecz, ale to dopiero za chwilę zrobimy, jak przyłączymy się do linku. I teraz zobaczcie, jak się zbliżę kursorem tutaj do tego naszego projektu, ponieważ to jest 6,5 tysiąca kilometrów, to ja będę scrollował do przodu, żeby się zbliżyć. No i tutaj widzimy tą naszą przestrzeń i ten projekt, nad którym będziemy pracować. Tutaj jest podpięty link, zaraz wprowadzimy do niego modyfikację. Ale najpierw zajmijmy się definicją kierunku północnego. Mamy tutaj dwa pojęcia: północ rzeczywista i północ projektu. Północ rzeczywista, no to jest to prawdziwe ułożenie kierunku północnego, czy też ułożenie budynku względem prawdziwej północy. Natomiast północ projektu to jest ułożenie budynku, czyli takie ustawienie troszeczkę lokalne, tymczasowe w tym projekcie, nad którym pracujemy. I zawsze północ to będzie górna krawędź naszego ekranu. Północ projektu jest nam potrzebna po to, żeby wygodnie się pracowało, żeby mieć wszystko ustawione pionowo, poziomo. Tak, żeby no łatwiej było przede wszystkim stawiać elementy, ale też i wymiarować, opisywać i tak dalej. Natomiast no, północ rzeczywista po to, żeby pokazać odpowiednio ułożenie tego naszego budynku względem rzeczywistej północy. I wykorzystacie to chociażby, nie wiem, w analizach nasłonecznienia albo zacienienia, jeżeli ktoś będzie to robił w Revicie, w renderingu, jak włączycie cienie, to również będzie to miało znaczenie. Ale też na przykład w mieszkaniówce, tworząc karty mieszkań, też musi być na każdej karcie ten symbol północy. No i teraz nie wyobrażam sobie, żeby za każdym razem trzeba było wstawiać strzałkę i ją jakoś tam obracać, więc zrobicie to raz właśnie za pomocą definicji tej północy tutaj w projekcie. Przejdźmy, ponieważ czas leci. Przede wszystkim w oknie właściwości w danym widoku wybieramy sobie dla parametru orientation, wybieramy true north, czyli prawdziwa północ rzeczywista. To jest podstawowa rzecz. I teraz wstawimy sobie tutaj strzałkę północy, czyli wybierzmy zakładkę Annotate, czyli zakładka Opisz, symbol. No i musimy wczytać odpowiednią rodzinę strzałki północy. Ja mam tutaj swój symbol północy przygotowany i wstawię go w pobliżu, tak żeby tutaj nam się wygodniej pracowało, obok naszego budynku. I teraz ta strzałka północy reprezentuje tą kierunek północy rzeczywistej, tak jak jest to w terenie, w przestrzeni zdefiniowane. Teraz, żeby łatwiej nam się pracowało, obrócimy sobie ten budynek, cały w ogóle projekt, obrócimy sobie tak, żeby osi były pionowe, poziome, wtedy łatwiej się modeluje, ale najpierw musimy się przełączyć na tak zwaną północ projektu, czyli znowu we właściwościach dla parametru orientation wybieramy project north, czyli północ projektu. Następnie przechodzimy w menu głównym na zakładkę Manage Position i na samym dole jest Rotate Project North, czyli obróć północ projektu. I teraz w tym oknie dialogowym ja wybiorę sobie ostatnią opcję, czyli wskażę linię, która ma być ustawiona poziomo lub pionowo. Zobaczcie, najadę sobie kursorem na oś pierwszą na naszym linku, czyli tym pliku podpiętym. Klikam lewym przyciskiem. No i teraz program obrócił nam cały projekt, można powiedzieć tak, żeby ta oś pierwsza była poziomo. Zobaczcie, że będzie się o wiele łatwiej pracowało. I czytamy komunikat, że
ta zmiana nie została wprowadzona do pliku DWG, czyli do pliku mapy. No i ja nie chcę tego do mapy, tej modyfikacji wprowadzać, więc zatwierdzam tutaj przyciskiem OK. I mam jakby zdefiniowane te dwa kierunki. Mam kierunek północy rzeczywistej, we właściwościach przełączę się na True North. Zobaczmy, i to jest moja północ rzeczywista, strzałka wtedy jest idealnie pionowo, wskazuje górną krawędź naszego ekranu. I Project North, wtedy widać, że projekt jest przekręcony, strzałka oczywiście odpowiednio też pod jakimś tam kątem, więc mamy, jest to zróżnicowane, to ustawienie zostało zrobione poprawnie. I teraz wykorzystamy sobie to również w linku, tylko zanim to zrobię, jeszcze dodam tutaj taką jedną fajną rzecz. To nie jest mój pomysł, to jest coś, co znalazłem gdzieś tam w sieci, ale bardzo mi się spodobało pod kątem weryfikacji poprawności definicji układów współrzędnych. Przejdę sobie na zakładkę Architecture i wybiorę linię modelową, czyli Model Line, i narysuję tą linię modelową od punktu bazowego tutaj naszego budynku do punktu pomiarowego o znanych współrzędnych, które znajduje się na mapie. I teraz zobaczcie, punkt bazowy to jest punkt bazowy w linku, czyli w pliku podpiętym, a punkt pomiarowy to jest ten projekt zbiorczy i mapa. Jeżeli układ jest poprawnie opublikowany również do linku, no to po podczytaniu mapy do linku ta linia modelowa też trafi dokładnie tutaj w ten punkt. No i teraz zapiszmy sobie zmiany, zapisuję ten projekt, zamykam go po to, żeby odpalić link, więc wybieram sobie Open Link 2024, otwieramy i zobaczymy, co tutaj się będzie działo. I zobaczcie od razu, jak daleko od punktu bazowego znajduje się ten punkt pomiarowy. To jest właśnie ta odległość. I tutaj też wykorzystanie narzędzia do zoomowania, czyli ZF, Zoom to Fit, będzie bardzo trudne, bo za każdym razem on nam tak oddali cały projekt, żeby wszystko, co na ekranie się znajduje, włącznie z tym właśnie trójkątem, było widoczne. Więc to tak na dobrą sprawę trochę eliminujemy sobie możliwość korzystania z tego narzędzia. Jak sobie z tym poradzić, żeby tą przestrzeń jak najbardziej ograniczyć, jak najbardziej zawęzić? No musimy ten trójkąt przesunąć w miejsce położenia punktu bazowego i robimy to w następujący sposób. Klikam lewym przyciskiem myszy na trójkąt. Następnie muszę tabulatorem tutaj podświetlić spinacz po to, żeby odpiąć go, czyli klikam lewym przyciskiem myszy, jak on się podświetli, pojawia się przekreślenie i teraz łapię za trójkąt, o, w tym momencie on jest aktywny, łapię za trójkąt i przesuwam go do punktu bazowego, ale zobaczcie, ze względu na to gigantyczne oddalenie od punktu bazowego, czyli te 6,5 tysiąca, snapowanie, mimo tego, że teraz wydaje się, że program dokładnie złapał punkt bazowy, ponieważ został on podświetlony, ja puszczę lewym przyciskiem myszy, to po wciśnięciu ZF na klawiaturze okazuje się, że ta dokładność to jest jakieś kilkanaście, dwadzieścia parę metrów. Więc to nie jest takie łatwe, dlatego trzeba mieć ten punkt pomiarowy i punkt bazowy jak najbliżej siebie, żeby program przy snapowaniu, przy rysowaniu miał no, jak największą dokładność. I teraz spokojnie mogę zapiąć spinacz. Ewentualnie możecie jeszcze podnieść do góry, oczywiście w widoku elewacyjnym, więc przejdźmy sobie do elewacji południowej i tutaj zrobimy to samo. Zobaczcie, mamy trójkąt oddalony, więc przesuniemy go do góry na punkt bazowy. Jeszcze tutaj się zbliżę, żeby elegancko, żeby dobrze trafić. Więc mamy tą sytuację, widzimy rzęd na 220 metrów. Zapinam spinacz. I teraz od razu możemy zrobić jedną rzecz, a mianowicie możemy sprawdzić, czy właściwie ten układ został zdefiniowany poprzez modyfikację odniesienia dla poziomów. Zaznaczam jeden z poziomów, wchodzę we właściwości typu, tutaj mamy podstawę odniesienia, czyli według czego poziomy mają wyświetlać rzędne, albo względem base pointa, albo survey pointa, i zmienię na survey point, zatwierdzam przyciskiem OK. No i zobaczcie, że od razu wyświetla nam, że tutaj ten poziom, ta wartość bezwzględna 220 metrów, 224 i tak dalej. Jak on to mierzy? No można sobie tak w uproszczeniu powiedzieć, że to jest wartość rzędnej na survey pointie plus odległość tego poziomu w pionie od survey pointa. Czyli tutaj 220 plus 0, no to mamy
rzędną 220 metrów na poziomie pierwszym i tak dalej, i tak dalej. I teraz przejdźmy na widok teren i podepnijmy sobie tutaj ten projekt główny, czyli zakładka Insert, Link Revit, no i Revitoki mapa, część pierwsza, czyli to ten plik z poprzedniego spotkania i od razu podczytamy go by shared coordinates, czyli według współrzędnych współdzielonych, czyli według tego układu, który był zdefiniowany. I od razu zobaczcie, ta linia modelowa mówi mi, że idealnie trafiła tutaj w base point, w związku z tym układ współrzędnych jest prawidłowo zdefiniowany, możemy z nim dalej działać, no i spokojnie zaraz się tej linii pozbędziemy. Ale teraz tutaj jeszcze wyświetlmy sobie całą mapę, więc VG na klawiaturze, ostatnia zakładka ustawienia dla linków revitowych i zmienię to, co jest wyświetlane z tego naszego pliku podpiętego. Zmieniam z wartość z by host view na by link view, czyli według ustawień zdefiniowanych w pliku podpiętym. No i tutaj wybierzmy sobie na przykład level 0, klikam apply. Zobaczcie, pojawiła się mapa w tle, czyli to, co jest wyświetlone w level 0 w pliku podpiętym. No i tutaj nie mam tej strzałki północy. Dlaczego? Dlatego, że jest to element opisowy, który był wstawiony w pliku podpiętym na rzucie site. Jest przypięty tylko i wyłącznie do tego konkretnego widoku, tak jak już wcześniej powiedziałem, ponieważ jest elementem opisowym, czyli dedykowanym, przypiętym z danym widokiem. No i teraz już mamy tą strzałkę północy. I zobaczcie, jaki efekt mamy w tym pliku branżowym. Tutaj projekt, północ projektu jest zupełnie inaczej ustawiona. Akurat temu projektantowi tak się wygodnie pracuje z tym modelem. Północ projektu to jest rzecz lokalna, dedykowana dla danego pliku revitowego. Ale jak zmienimy we właściwościach na True North, czyli tą północ rzeczywistą, to mamy to ustawienie wyjściowe, oryginalne, które było zdefiniowane w tamtym poprzednim projekcie. No i teraz, ponieważ przesunęliśmy trójkąt, zapisujemy sobie tutaj dyskietką, zamykamy ten plik, przejdziemy, słuchajcie, jeszcze szybciutko, może nam się uda wrócić i wykonać te czynności. Mam jeszcze 2 minuty, więc powinno się udać. Tutaj oczywiście program nam mówi, zweryfikuj, że tam czegoś nie ma, coś jest niepodczytane, dotyczy mapy DWG, więc się nie przejmuje. I zobaczcie, od razu nam namierzył cały model, już nie mamy tej gigantycznej odległości, trójkąt jest tutaj, gdzie powinien być, więc o wiele łatwiej nam się będzie pracowało. Jeszcze chciałbym, tutaj oczywiście ta linia modelowa była pomocnicza, więc ją mogę usunąć, ale jeszcze jedną rzecz chciałbym, żebyśmy zrobili. Chciałbym, żebyśmy wprowadzili jeszcze małą modyfikację do tego układu współrzędnych, a mianowicie zaznaczam model i trochę go obniżę o 2 metry w dół. Zobaczcie, 2 metry w dół przesuwam i teraz czytam komunikaty. To jest absolutnie konieczna rzecz, żeby czytać w Revicie komunikaty, bo można coś istotnego przegapić. On mi mówi, że ta pozycja tego linku została zmodyfikowana, że powinienem to gdzieś zapisać do tego pliku podpiętego, inaczej to, co mamy tutaj w tym pliku zbiorczym, będzie się różniło od sytuacji w pliku indywidualnym. I teraz, gdzie to się znajduje? Gdzie możemy zapisać to do tego naszego linku? No i zobaczcie jeszcze jedną rzecz. Tutaj mamy cały czas wyświetlenie oryginalne, czyli 220 metrów, a powinno być 218, no bo obniżyliśmy o 2 metry. Dlaczego to się nie dzieje? Zaraz zobaczycie. Przechodzę na zakładkę Insert i tutaj mam przycisk Manage Links, czyli zarządzaj linkami. Zaznaczam sobie na pierwszej zakładce Revit, zaznaczam link, do którego chcę opublikować tą zmianę w pozycjonowaniu i pod tabelką jest Save Position. On w tym momencie wyrzuca komunikat, klikam pierwszą opcję, czyli zapisz, OK. No i właściwie mogę już w tym momencie zamknąć ten projekt. Przełączmy się z powrotem do linku, zapisuję wszystkie zmiany, otwieram link. Zobaczymy, czy się zmieścimy w 15 minutach. No i teraz błyskawicznie przechodzimy na południe. I teraz pytanie, słuchajcie, dlaczego ten projekt, ten model się nie obniżył? Widzimy, że on cały czas znajduje się na tym samym poziomie. Powód jest jeden. Jak przejdziecie na zakładkę Manage i wybierzecie sobie Location, tutaj jest druga zakładka Site. Zobaczcie, w tym momencie mamy wybraną cały czas wewnętrzną lokalizację, a nie tą lokalizację, którą zdefiniowaliśmy podczas publikacji układów współrzędnych. Jeżeli wybiorę tą konkretną B343 i tak dalej, czyli obniżoną, ustawię ją jako Make Current, czyli jako bieżącą
i zatwierdzę przyciskiem OK, od razu widać, że model został obniżony według base pointa i na poziomach mamy wyświetloną wartość 218 metrów. 14:15, czyli dokładnie 15 minut udało mi się tym razem wykończyć. Bardzo Wam dziękuję dzisiaj za uwagę. No oczywiście to będzie wrzucone na kanał YouTube'owy, zaraz praktycznie po spotkaniu będzie to nagranie dostępne. Jeszcze wyświetlam tylko namiary na mnie, gdyby ktoś chciał się ze mną skontaktować, to zapraszam, sprawdzajcie, co tam u mnie na stronie się dzieje, co już jest dostępne, jakie materiały. Jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, jakąś sugestię, no to jestem do Waszej dyspozycji. No i oczywiście widzimy się za tydzień na kolejnym spotkaniu w ramach Revitoków, czyli słowotoków na luzie o Revicie. Do zobaczenia, trzymajcie się.